Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Newcend przed nami. Trzeci odcinek z Sunset Motel. Moi drodzy, lecimy do motelu. No, powiem Wam, księżyc świeci. Mam nadzieję, że mnie tu nic nie rozjedzie. No, jest mega. Jest dla mnie mega. Jest petarda. Jakieś zamówienie od, do, od kucharza. Co my tu mamy, moi drodzy? Czy my możemy. Jedzenie czeka. Aha, to jest to. Oj, oj, oj. Musimy na pewno zrobić jeden mm, pokój. Ale wiecie co? Będę musiał pojechać. Czekajcie. Który to pokój jest brudny? 202 tu. Będę musiał po te kanapki pojechać, bo w ostatnim odcinku no ich nie kupiłem. Zagapiłem się. Co to się tu stanęło? Napraw. Co on tu pozostawiał na tym łóżku? I co? To tylko tyle? Hmm. No okej. Okay. Ok, zrobimy to metodą taką jak robiłem wcześniej. Tutaj mamy też otwórz spa. Jakoś specjalnie mi nie zależy, żeby teraz spa otwierać pokój 202. Nie wiem, czy jest czysty, czy nie jest czysty. Ciekawy, co by się stało, jak mu walizki nie zaniósł, ale z drugiej strony no, dostajemy za to pieniądze. Więc tu muszę takie szybkie, słuchajcie, zrobić. Szybkie podsumowanie takie, no bo muszę, muszę to zrobić moi drodzy, szybkie podsumowanie w stosunku do, do Hotel Biznes Simulatora, więc moi drodzy, tu chyba nie ma czego porównywać, bo jestem mile zaskoczony, mamy trzeci odcinek dopiero, a jak widzicie gra daje nam więcej możliwości, no niby prowadzimy motel, ale jednak poza ten motel musimy się przemieszczać w różnych miejscach, o, weź pranie spadaj mi tam z praniem. Musimy zamawiać towary, czyli przyrządzamy jedzenie. Musimy pranie. Mamy dużo możliwości fajnych, także mi się to bardzo, bardzo podoba. To jest chyba chleb tostowy, tak. Kurczę, ile? No? 10-12 może chlebów tostowych są tanie? Czy coś jeszcze? Tak chyba nic więcej. Tam jakieś hot dogi były, to, to jest hot dog, nie, to jest jakaś nie wiem w ogóle, co to jest. Nie widzę hot doga, jest pizza, hamburger, ale to chyba wszystko mamy, moi drodzy. To chyba wszystko mamy, więc nie będziemy. A! To ja nie mogę wyjść chyba bez zapłacenia. Tak to chyba nie wygląda, żebym mógł bez zapłacenia wyjść. Byłoby to za dobrze. E! Co to się stało, że auto mi się przesunęło? Co to się stanęło, moi drodzy? Graficznie fajnie zrobione. Na pewno podobają mi się te, te, te klimaty, wiecie, takie te kaktusy. No bo to nie są nasze klimaty, nie są nasze polskie, więc jest to coś takiego przynajmniej dla mnie innego czy tu można wjechać. Dziwnie, na pewno się jeździ autem, no ale tak jak mówię, no nie będziemy się czepiali tego, że, nie wiem, światła się palą w samochodach czy coś. No to już są takie drobne jakieś tam szczegóły, które myślę, że nie mają aż takiego, słuchajcie, znaczenia. Natomiast, jak widzicie, no jest, jest trochę takiej roboty, która myślę, że powinna mieć miejsce w przypadku... To co, to teraz możemy to zrobić, Tak. Kanapka, nie, czekajcie, on chciał. Kurde, co on chciał? On chciał kanapkę. Czy tosta chciał? Ej, to teraz nie wiem, on tosta chyba chciał. Dobra. Weź pranie, no a co się stanie, jak nie wezmę prania? No kurde, osrał, gacie, no co ja, poradzę, że gościu gacie, osrał, no co ja jestem, moi drodzy. Co ja jestem, a tu jeszcze to jajko jest, szkoda, że go nie można zjeść. Ha. Ciekawe, czy to jajko nam spleśnieje. Natomiast powiem wam, że podoba mi się ta na razie formuła, że że no tutaj też wymaga naszej jakiejś kreatywności i... O, już gościu nie chce tosta. No nie wierzę. Pralnia. Czekajcie, zobaczmy. Interakcja działa. Ona chce pranie. Kurde. To no po co było to zamówienie od kucharza? Nie chce gościu tosta za darmo nawet. No dobra. No to zmarnowaliśmy tosta. No trudno, odłożymy. Musimy iść do baby po pranie. Co jej się... Już, patrzcie, wkurzona. Czeka wkurzona. Ale zauważyłem, że u kobiety tak aż mocno na zielono się nie. Nie wiem, czy kobiety widocznie tutaj jakoś tak. Nie wiem, mniej pokichały te, te ubrania, bo, bo tak dla zielono nie kopciło się. Ach, też z tym praniem. Znaczy, nie, no fajnie, słuchajcie, no na pewno, jeśli byśmy mogli na to, słuchajcie, mieć pracownika to według mnie opcja byłaby bardzo ciekawa z tym, nie? Yy, tym bardziej, że zobaczcie, 50 dolców zarobiliśmy, więc jakby no 50 dolców za to tylko, że wypraliśmy ciuchy, to uważam jest drugie tyle, ile za nocleg oni ponownie dawaj mi to pranie. I tak, DJ Pirania słusznie zauważył, żeby razem brać te, te prania. Oczywiście, że można mistrzu drogi, zgadzam się drogi widzu, że tak można, natomiast w tej sytuacji no nie mogłem tego tak zrobić, bo jak widzisz już, już się prało także teraz musiałem dwa razy oblecieć ja lubię to takie gry które no, nie muszą mieć nawet jakiejś nie wiadomo jakiej grafiki chociaż no, tutaj no, nie oszukujmy się to nie bo to wszystko jest takie dosyć dobrze graficznie zrobione ja nie jestem jakby też człowiekiem takim który byłby jakiś super wiecie wymagający no, mamy symulator motelu mówię jeździ się dziwnie samochodem ale 50 dolców zarobione no Natomiast nie będę z tego powodu, słuchajcie, też wiecie, no jakoś tam tutaj ubolewał. I co? I teraz możemy następny pokój otworzyć? A tutaj oni chcą, żebym otworzył spa. No właśnie, było zadanie. czy A jak mam tworzyć spa? Menu aktualizacja. Gdzie jest menu aktualizacja? Tu nie ma nic takiego. Tajemnica, umiejętności, śmieci, dochód, komentarz. O, dostaliśmy dobre gwiazdki. Tu jest aktualizacja. Kariera za darmo, motel. No to mamy. Spa, a bo tutaj coś jest. Ekspres do kawy. A czyli, jakbyśmy kupili ekspres do kawy, to byśmy mogli też kawę parzyć. No to może być ciekawe. Zobaczmy. Siłownia, zablokowany. Spa. Kub za tysiąc, ale ja nie wiem, czy ja chcę tysiąc na spawy wydawać. A. Czyli znalazłem spa, bo się zbudowało, czy nie mogłem znaleźć, to była podchwytliwe pytanie DJ Pirania Mistrz Drogi. Czyli nie mogłem znaleźć spa, bo nie miałem. Co? To znaczy, że co? Że to już jest koniec? Trzeci odcinek i koniec serii? Ja szczerze myślałem, że oni mi dali do przetestowania pełną wersję, a nie, że będzie koniec. No to niedobrze moi drodzy, to to mi się nie podoba w tym momencie, bo no bo jakby co, no ja liczyłem, że yy, tu się seria będzie rozwijała, że się trochę pobawimy, yy, że będą jakieś challenge, a tu się okazuje, że koniec, yy, jakby nawet bym był gotów kupić, yy, jakby było w uczciwej cenie, znaczy wiadomo, za darmo to uczciwa cena. Byłbym nawet gotów to kupić, ale no w tym momencie, no to co? No to jakby co? No niby mogę grać dalej. Hmm. Ja byłem przekonany, bo powiedziałem wam w pierwszym odcinku, że producent dał mi do przetestowania tą grę. Tam się zgłosiłem, napisałem na Steamie komentarz, czy można pod odcinki dostać. Myślałem, że dali mi pełną wersję, a tu się okazuje, że, że jest to takie samo, jakieś tam demo, tak, i to takie. No okej, okay, no dobra, no tworzą. Jak tworzą, to niech sobie tworzą. Nie ma jakiegoś klienta. W ogóle mi tu dźwięków brakuje. Nie wiem czemu nie. Nie ma żadnych dźwięków w czasie gry, moi drodzy, tak swoją drogą. To mnie ciekawi, zobaczmy. Audio. Kom głośność główna. Nie wiem, w ogóle nie ma dźwięków w czasie gry. W trakcie gry. No to dajmy na maksa. Ja bym mimo wszystko, słuchajcie, chciał ten pokój odblokować. Bo teraz pytanie, czy jakby no co Czy ja mogę dalej yy, grać? No niby jest interakcja. A, czyli mogę. To no, mogę grać dalej. Okej, okay, czyli tu możemy spokojnie, słuchajcie, ten klient w Holu. To wiecie co? To jak jest klient w Holu, to idę do niego z młotkiem. Lecę, panie. Lecę. Lecę, człowieku. Lecę. Siema. Co chciałeś? Z młotkiem przyszedłem cię przywitać. Co ty takie dziwne miny robisz, chłopie? Dobra, masz, zakwateruje cię. Nie wiem, w którym pokoju. Oba są wolne w sumie. Aha, bo ja chyba w mniejszym. A to 200 dolarów mam za pokój? Wow. Aha, walizka. No dobra. Dobra, walizka. To ja 200 dolarów za pokój dostaję. No to tak to wygląda. Okej. Okay. Okej, okay. a ciekawe, czy mogę wejść mu do pokoju? O, nie wejdę mu do pokoju. Okej. Okay. Dobra, no słuchajcie, no ja bym mimo wszystko chciał, a to czemu się nie zamknęło? To znaczy, to chyba jest czyste, posprzątane. Na pewno Barek z alkoholem by mi tutaj też odpowiadał, bo wiadomo, w hotelu, w motelu, to myślę, że że takie rzeczy być powinny, więc jak najbardziej by mi słuchajcie odpowiadał taki jakiś. Też i barek z alkoholem, żeby nie było tylko jedzenia. Chociaż to jedzenie też fajna opcja, nie? Tego mi w Hotel Business Simulatorze brakowało. Także tutaj na pewno super. No bo jestem też ciekaw, nie? Jak ten. Wiecie, jakbym też nie chciał czekać, powiem Wam szczerze, o, działa to zbiorowe niszczenie. Ja bym nie chciał. Słuchajcie, też takiej sytuacji, że tutaj, no nie wiem, zaczęliśmy serię. I, I nie wiem, miałbym 3 miesiące, czy tam ileś czekać aż pojawi się pełna wersja gry. Żebym łaskawie mógł przetestować. Także no wiecie, no, w tym momencie no to... Z tego powodu to też czuję, czuję niedosyt, nie? Bo nie, za, nie chciałbym tej... Nie chciałbym tej serii po prostu przerywać. Chciałbym ją kontynuować, chciałbym mieć pełną wersję tej gry. Bo jestem ciekaw, co tutaj dalej się jeszcze by ewentualnie działo, tak? Dobra, więc jakbym, no nie chciałbym kończyć tego, nie? Nie chciałbym tego kończyć. Więc to jest jedyna moja taka teraz opinia, jeżeli mogę do czegoś się doczepić, że. No ale to chyba każdy z Was tak ma, no? Jeżeli już coś zaczynacie, Was to wciągnie, a tutaj się wydaje to być bardzo ciekawe. No to oczywistym jest fakt, że, że nie chcecie, prawda, yy, tego kończyć. Ten jakiś przezroczysty chłop. Wiecie, no zaczynamy jakąś tam serię, no to, to nie chcemy tej serii kończyć, nie chcemy, nie wiem, dokańczać jej za, 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 za parę miesięcy, tylko chcielibyśmy, już teraz dlatego nie chciałbym tej serii kończyć, chciałbym sprawdzić jak długo mogę sobie tu na coś pozwolić i do tego klienta obsłużyć, do 202, bo mi się to podoba, jeszcze tam do góry mamy pokoje, no chciałbym zobaczyć, tak, jak to tutaj, a tu w ogóle jakaś kasa leży, wow, 18 dolarów za coś, jakieś napiwki dostawaliśmy, dostaliśmy chyba, 305 za dobór, y, czemu odmów, ja mu odmów zrobiłem, ej, ale jestem gamoń, chciałem, ej, panie, wróć pan, halo, człowieku, czekaj, no ja się pomyliłem, źle nacisnąłem, to ja chciałem pana przyjąć, zakwaterować. Poczekaj człowieku, wracaj, a jelaj. Nie będę za tobą latał i się prosił, nie chcesz to nie. Dobra, zerwij tapetę teraz, tak? To mi się właśnie tu bardzo podoba, że, że pokazuje listę rzeczy do zrobienia w danym pokoju. Może i byśmy mogli to robić sami, ale ja... Jak, jak... Jakby wiecie, no jak macie listę rzeczy do zrobienia, takie zadaniowe rzeczy, według mnie to zawsze troszeczkę mi na przykład ułatwia, chociaż wielu z was może utrudniać. No i co? I teraz by trzeba farbę dać i... No dobra, to wiecie co? To, 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 to farby my gdzieś mieliśmy, nie? Tam chyba stoją przed tym. Leca pan zabiegnę. Weź pranie. No już się zaczęło z praniem, nie? Dzień dobry pani. No panią bardzo chętnie zakwateruję. Oczywiście, że mam... Bardzo chętnie panią zakwateruję. Nie mam w co rąk włożyć, zapierdziel. Bo już tutaj jakiś gałgan się zesrał w gacie. A to ciekawe, bo jedzenia nie brał. Czyli moi drodzy, to tak nie do końca z tym praniem jest, jak myślałem. Na pewno jest troszkę trudne to, Yy, troszkę trudne w tym sensie, że yy, zobaczcie, z tym praniem też mamy czas. Ja teraz, w, w czasie, kiedy to się pierze, yy, bardzo chętnie bym poszedł i yy, yy, oczywiście robił ten pokój, ten, ten który, który chcemy, ale jesteśmy bardzo mocno czasowo, prawda? Tutaj ograniczeni. 201, a to jest też fajne, że jest zaznaczony jaki pokój. To mamy wszystko ładnie napisane i to jest super. Zamówienie od kucharza, no i widzicie, no i nie da się zrobić remontu, bo już już chcą żreć, a może tosta będzie chciała albo jajko. Czekajcie, bo może z tych co są przygotowane to jej damy zimne po prostu. Y -y -y, tylko gdzie to było żywność tutaj chyba hamburgera chce, no dobra. Hamburgera nie mamy. I co a tu dobra. Hamburgera, no to jej zrobimy hamburgera, okej. Okay. Też boję się, tak wiecie. No, żeby sensu jest tak latać, bo oczywiście, że w tym czasie bym mógł tam lecieć do pokoju, ale co bym zrobił w tym czasie? No, nic bym za wiele nie zrobił. Pożar w pokoju. No, bycie. Ur. zapiał. To niech się pali. Ja tu hamburgera mam. Pożar w pokoju. To to jest w ogóle jakieś dziwne troszkę. Słuchajcie, z tym pożarem w pokoju. Ja nie wiem, jak, jak ci klienci robią, że. 120 za. O kurde, 120 dolców za. A to kurde, gościu się wymeldował i mi, i mi podpalił? Pierdzielę. Nie biorę prania. A ciekawe, co się stanie, jak nie wezmę prania? Czy będzie niezadowolona, czy co będzie? Ech, ale z drugiej strony, po co mam nie brać prania, jak ja na nim zarabiam? To jest to, moi drodzy, że z jednej strony by się chciało nie wziąć tego prania. A z drugiej strony potem człowiek tak sobie myśli no kurde no ale 50 dolców ulicą nie chodzi nie na polskie przeliczając no to jest ponad 200 zł. I zobaczcie tutaj 50 za walizkę, tu 50 za jedzenie, na znaczy 120 za jedzenie tu. No to elegancko. Także nie może to tak być widzowie, że wiecie, ja tu będę ignorował, bo no jednak, jednak mamy tutaj z tego pieniądze, nie? Dobra, mamy tutaj widzę jakąś... Idź tu, kobito, już, bo nie ma czasu. Weźmy tą farbę. Najpierw. Klient Hole. No to klient musi poczekać. Trudno. Zaraz znowu będzie chciał, kurde. Zaraz znowu będzie chciał. Wiecie, co będzie chciał. A to jedzenie, a to weź pranie, a to się nie zesraj. Dobra, ja tu chcę urządzić ten pokój. Chciałem zobaczyć, czy jest jakaś w ogóle opcja, czy... bo tam było napisane, że koniec. Jestem ciekaw, czy to jest tak, że ja ten na przykład tutaj pokój zrobię i już nic więcej nie będę mógł zrobić. I czy na przykład jeszcze jakiś pokój mogę odblokować, ale na przykład muszę mieć kasę, nie? Także chciałbym to, słuchajcie, sprawdzić, i dlatego, jakby no, nie dociera tu do mnie, że jest jakiś koniec. W ogóle za każdą wykonaną czynność, jak widzicie, dostajemy exp. O, no to ciekawe. Raz ten wałek jest blady, ale też maluje. Ciekawe. Bardzo ciekawe, ale dobra. Podoba mi się to akurat ta forma malowania. Trochę mi to przypomina house flippera, tak patrząc, bo ja oczywiście w house flippera nie grałem jeszcze. Może kiedyś zrobimy, zobaczymy. No co, pomalowane. No to Łazienkę wtedy dajemy na. Łazienkę damy wtedy na ten niebieski kolor żeby mi nie zostawały jakieś tam rzeczy, pokój jest pusty. Klient Hall, że pokój 202 jest pusty, no to jest pusty. To możemy kogoś zakwaterować. No już łaskawie, a to już gościu się obraził. Dobra, to może tego zdążymy. Siema. Siema, chłopie, wstałeś już? Tak jest, kwaterujecie. Tylko jak mi się zesrasz do pokoju, to potrzebny repair. To jest też ciekawe, słuchajcie, że jakaś naprawa jest potrzebna. Pokoju 202 i nie możemy. Tutaj był pożar, chyba to, co ja tu mam zrobić teraz. Przedmiot jest brudny, no i co? Tutaj coś jest brudne. Ale ja nie widzę, że co? Kibel ktoś zasrał? Słuchajcie, ja nie widzę, czy co tu jest brudne. Nie, może jestem ślepy. Przedmiot jest brudny. Co? Ja, zobaczcie, no po co to łapami ktoś dotykał, słuchajcie, obraz? No ja tu szukam wszędzie, już myślałem, ja nie wiem, co tu się działo. Naprawdę, no dobra, no. Zamówienie od kucharza, no i widzicie, ciężko jest zrobić pokój, jak oni mi tu cały czas chcą... Excuse me, excuse me, excuse me. Tak cię słabo słychać, chłopie. Nie wiem, czemu tak cicho tutaj to. Jest. A ty, a ty na... A spierdzielaj, bo ci zaraz boksa zapodam. <laughs> nie mam czasu, chłopie. Ja liczę cały czas, widzowie, a tutaj 26 tylko dostałem. Ja liczę cały czas, moi drodzy, że ktoś zamówi tą jajecznicę, która tutaj pleśnieje. E, cały czas, y, moi drodzy, na to liczenie. E, tost, o proszę, a to był tost, czy kanapka to była? Teraz nie wiem. Ej, to jest tost. Dobra, ale Ci że ten tost jest jeszcze ciepły, to ja się dziwię, nie? Gdzie z tym tostem? No to proszę bardzo, damy gościowi tosta, który. Czyli jedzenie się nie zmarnowało i zarobiliśmy 40 dolców. A tego klienta do cholu, to jak. gdzie ja go mam zakładać? A tu jakiś Ty chłopie, mi tu pieniędzy nie bierz. Klient Kol. No to jest dosyć ciekawe, bo. No bo tak. Yy, tutaj włożyłem pomarańczową farbę, weźmy jeszcze tą. Niebieską farbę. I tam widzę trochę płytek ceramicznych zostało, ale podłogi już nam nie zostało. Zobaczymy, czy nam starczy tej farby. Powinno starczyć tutaj raczej. Tutaj raczej dużo do malowania nie ma w tej. Nie wiem, czemu taki sobie kolor w łazience wybrałem, ale to już tam kolorów się nie czepiajmy. Taki turkus w zasadzie. Ciężko powiedzieć, jaki to jest kolor. Pamiętajcie, że my faceci podstawowe kolory. Rozpoznajemy. Drogi widzu, możesz dać oczywiście w komentarzach, czy też tak masz. Kobiety często tego nie rozumieją, bo one nazywają takie kolory, że, że my w ogóle nie wiemy, co to są za kolory, za odcienie. My się nie znamy, my prości ludzie jesteśmy, jeśli chodzi o. Yy, jeśli chodzi o, o kolory, nie. Tutaj nie. nie zwracamy takiej uwagi. Dobra. No to myślę, że zużyjemy te trochę tych płytek, chociaż akurat. Szczerze, zamówienie od kucharza, no może, może akurat ktoś chce zamówienie? Słuchajcie, jest szansa, że ktoś na to jajecznicę chce zamówienie? Pizza, no dobra, zaakceptuję, no bo co ja mam zrobić? Ej, yy, to nie tu. Gotować mamy. Chyba mieliśmy pizzę. Mieliśmy, dobra. Co, ona już nie chce tej pizzy? Nie, no chyba chce, nie? I tak wam powiem szczerze, że przy większej ilości pokoju to jest zapierdziel. I oczywiście zgadzam się, że tak jak pranie można brać zbiorowo, no tak już jedzenia wydaje mi się, że nie da się zbiorowo dostarczyć. To 202 była pizza. Mam nadzieję, że ona chce tą pizzę jeszcze. Niby się ikonka świeci. A nie, to gościu. 90 dolców zarobiłem. Dobra, 201 weź pranie. A ty z tym praniem dostał tosta, słuchajcie. Dostał starego tosta, to wiecie co się stało, nie? Zjadł tosta takiego jednodniowego i <gryny> dostał tosta jednodniowego, który stał na tym, na tej, tym cały czas i, i się gościu skichał, zesrał się w gacie. No, także to tyle, nie? Tyle. Fajnie, że my tu nie musimy się martwić, że jakby to jest tak, że nawet jakbyśmy mieli zbiorowo te prania wzięte, to mamy i tak zawsze podpisane, które pranie jest do którego pokoju, że to jakby się dzieje automatycznie, a my nie musimy się o to martwić. To mi się bardzo podoba. Dobra, dawaj mi to pranie, bo czasu nie mam, chłopie. Ja tam malowanie mam w łazience. Tu teraz niech się to pierze, kurde, i spierdzielaj mi, chłopie. Idę, idę układać płytki. Eh. Idę płytki układać. Bo ja nie mam czasu, tak kurde. Ty tylko tu weź pranie, tam się nie zesraj. Tutaj, kurde, trzeba było nie srać w gacie. Ja tu mam płytki do układania. Zobaczcie G. O! No widzicie, muszę płytki w łazience układać. Pokój kolejny tworzyć, a nie tam jakieś weź pranie, tam kurde, daj pranie i nie wiadomo co. Powinno starczyć, kurde. Nie spodziewałem się, moi drodzy, ale teoretycznie chyba starczy. Starczyło, ale fajnie. Ale fajnie, moi drodzy. Ale fajnie. Tylko cały czas mi się mylą te. Dobra, starczyło. No to super. Gościu Lamborghini przyjechał. I mi pewnie coś ubrudził w pokoju 200. Jak ja ci bombę zasadzę za to. Co żeś mi, kurde, chłopie. Co żeś mi pobrudził ty, Januszu, ty, jak taki Janusz wyglądasz, a masz ty, a masz a kis, ty. Wyjdę mogę dać. Już widzę, że mi pewnie zasrał coś. No. no to słusznie mu dałem w mordę. Zasłużył. Ale zauważyłem, że jest. Aha, bo pranie musimy dać. A komu ja miałem to pranie dać 200? Aha. Zauważyłem, słuchajcie, że jest coś takiego, że. że czasami nie śmiecą, czasami nie musimy pokoju sprzątać. Po nich, a czasami to na świnią. I to jest fajne, że nie ma tu jakiejś takiej reguły, że to jest takie, wiecie, dosyć, jak to powiedzieć, yy, yy, nie, nie takie oczywiste, nie? Że, 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 że raz jest brudno, raz nie jest brudno. Zobaczcie, w tym czasie co. W sumie już możemy tu klienta chyba dać do tego pokoju, tylko muszę wynieść te wory z pokoju. Ciekawe, co by się stało, jakby. Jakby dostał brudny pokój. 202, tam jest coś brudne jeszcze w tym 202. A i tu jeszcze. oj. oj, oj widzowie, nie posprzątałem za idealnie. A bo w 202 nie, no to co jest, kurde? A my tu już nie byliśmy? A nie, dobra, bo to jest pokój chyba w tym nie byliśmy. Byliśmy 201, są dwa wolne pokoje teraz. Okej, okay, no to może zdążymy z tym klientem. Jak się dobrze pospieszymy. Może wszystkich mi się uda za. Co jest nie zdążyliśmy z jednym. Walizek chyba nie da się pokój do zrobienia jeszcze nie jest tutaj jakieś jakieś napiwki. Nie da się widzicie nie da się wszystkich walizek naraz niestety. Nie da się wszystkich walizek naraz 202. Chociaż. Ej, da się, czy się nie da? Nie, że mam wziąć walizkę. No właśnie, myślałem, że się da. A ty chłopie, czego szukasz tu? Widzisz, że pracuję, zajęty jestem. Worki na śmieci leżą. Porozrzucane. No posprzątamy, no wiecie, no coś tam posprzątamy. No nie, nie mówię, że nie, ale... Jakoś mi na tym nie zależy na razie. Dobra, robimy dalej pokój. Bo zobaczcie, w tym czasie, co, co tutaj sobie działamy z klientami, to zobaczcie, że my już my już dosyć fajnie, spierdzielaj mi z tym zamówieniem od kucharza ja pierdzielę, my już ładnie zarobiliśmy ale nie ma czasu, nie... a ciekawe co się stanie ja cię hamburger, no dużo kasy, nie, się szykuje dużo kasy się szykuje ale no wolałbym nie, wolałbym nie, podłogę szukam, ta podłoga mi się sprawdziła chyba ostatnio bo pamiętam, że chyba to była ta podłoga ale tu powinno być jeszcze kładzenie, bo miało, miało to działać. Burzenie działa, a nie wiem czemu nie działa zbiorowe kładzenie tych, tej, pod, tej podłogi. Szkoda. I wiem, że chyba jedna paczka nam nie starczy z tego co pamiętam. No, szczególnie, że to jest jakiś taki duży pokój. Jak to się dziwnie kładzie, nie? Dziwnie, jakoś tutaj to jest zrobione, ale dobra, nieważne. To już tam się nie czepiajmy. To tam ważne, jak to wygląda. Wiecie. Aha, i pusty karton. No dobra. Czy jeszcze trzeba zamówić? Z pieprza nie ma zamówienia od kucharza. Nie robię, nie realizuję. Zarobiony jestem. Nie mam czasu. Nie znam się, nie orientuję. Zarobiony jestem. Spierdzielaj gościu. Nie będę ci. Zamówienia od kucharza robił. Co to ja jestem? Kucharz. <grym> Słuchajcie, co to ja jestem? Kucharz, czy co, że zamówienia od kucharza robił? Ja tu pokój remontuję. Taka złota rączka, tutaj kucharzem jestem, tu kurde recepcjonistą. Tutaj muszę, widzicie. Tutaj muszę pokój remontować, tutaj muszę gotować. To, żeby mi się nie pomyliło, to od razu wyrzucimy. A, niech sobie leży, później będziemy się tym martwili. Dobra. No i co, mebelki, nie moi drodzy? Mebelki. No pewnie łóżko tu byśmy wstawili. Będzie blisko do sprzątania. Tak mi się wydaje. Chociaż tutaj też nie byłoby źle. Dobra, no nie będziemy się szczypać. Co byśmy zrobili? Czego byśmy nie zrobili? Mm, mm. Aha, dobra. Mi się ciągle, słuchajcie, myli, bo te meble są tutaj. To jeszcze mi się ciągle myli. a no i co? Znowu nie można. Dobra, teraz można. Czasem się to tutaj, y, słuchajcie, zawiesza. Powiem wam szczerze. Czasem się zawiesza i... I się nie da. Nie biorę żadnego prania, spierdzielaj. Hmm. Aha, to to nie. Tabela. Dziwnie to brzmi biurko regał. Półka, podkładka. To było chyba na telewizor, nie? Nie, to nie było na telewizor. Zdjęcie to później. Światło, no światło możemy wziąć. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Światło możemy wziąć. Halo, światło się nazywa, ok. Co tu mamy? Dywanik, a to już możemy od razu dywanik wziąć. Tutaj tradycyjnie przy wyjściu z Łazienki, żeby był sobie dywanik. Później zobaczymy, jak to dalej. Wazon, nie Łazienka. No Łazienkę trzeba byłby by zrobić, to już może od razu zrobimy. Tradycyjnie, słuchajcie, zaczynając od wanny. Może tutaj wannę wstawimy? Tam, pod ścianę. Staram się najbardziej precyzyjnie. Słuchajcie, jak potrafię, ale nie zawsze to niestety tutaj działa. No to kibelek naprzeciwko drzwi, tadam. Srajtaśma, niech sobie wisi tu, tadam. Tradycyjnie prysznic. A to tu niech będzie tu, tadam. No widzicie, już mi pokój ktoś opuścił. Mm, to tu tu, 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 tu wanna była. To tutaj jeszcze niech będzie umywaleczka. Tadam i lustereczko powiedz przecie. Chyba wszystko daliśmy, co trzeba. Dobrze. Co tu jeszcze? A, bo tu jeszcze jakąś roślinę chcą. Dobra, ale to za chwilę. Szafa. No to słuchajcie, szafa, no to chyba tradycyjnie? Nie, nie, wszędzie taka sama będzie. Przy wejściu. Najbliżej jak się da przy wejściu. Dobra. I wystrój, tutaj jest roślina. No to nie będę tego brzydkiego kwiata dawał. Jest brzydki ten kwiat. Dobra, to damy jednego tu, a drugiego tu przy łóżku. O. Dobra. Lustro, podpółka na TV. No tom chyba dawałem ostatnio. Tylko właśnie, to to Sofę bym wiecie co wtedy ustawił tu. To tutaj bym zrobił pod półkę na TV. Dziwnie to się nazywa, ale niech będzie. I co dalej? Mm. Stolik do kawy nie, bo najpierw Sofę. Najpierw Sofę by trzeba, moi drodzy. Półka regał, biurko. Niektóre dziwnie się nazywają, ale ja domyślam się, że oni tak po prostu to przetłumaczyli w dziwny sposób. Więc tak się domyślam. To zróbmy tą sofę tam. Następnie weźmy jeszcze. Nie, no to 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 nie. No za wysokie, co to jest. Biurko to nie. Regał półka. Pod, pod, pod zdjęcie. No to nie wiem tu. Mały obrazek tu. Zobaczymy, co się stanie, jak tutaj damy trochę więcej na przykład różnych barierów. Czy to wpłynie na. Czy to słuchajcie, wpłynie w jakiś sposób na. na jakość pokoju i na jego cenę. Znaczy, teoretycznie powinno, no ale dopóki nie. A tam niech sobie stoi jakiś wazon. Czemu by nie. O, taki wielki tam w kącie. Niech sobie stoi. Dobra. Łazienkę tu nie damy. Szafa już nie. Wystrój książki. To tam bez sensu. Po co książki? Kto, kto książki, słuchajcie, w motelu czyta? No bez przesady, moi drodzy, do motelu to jedziesz, żeby spać, albo się bzykać, a nie żeby książki czytać. Zastanowię się, czy lustro tutaj by mogło gdzieś być. A może by tutaj dać lustro, albo tu przy. O, tutaj. Tutaj troszeczkę zaszalejemy sobie, słuchajcie, moi drodzy, stolik do kawy. P, 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 p. o taki może byłby ładny do sofy stolik do kawy to wtedy jeszcze jakieś krzesło byśmy mogli dać a, to 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 szafa już była wazon już był dywaniki są dwa zdjęcia wszystkie to to w ogóle nie wiem po co a bo to jest że taki do że taki nocny tak stolik ok. no ale one są brzydkie no to jeszcze taki nie wiem, brzydkie są te stoliki, słuchajcie, nocna. No to to taki naprędzej, chociaż wygląda tak bardzo dziwnie, no nie wiem. Klient hall. Dobra, klient se poczeka. Klient pan. Nie wiem, tam stawiam po prostu, słuchajcie, na zasadzie, na zasadzie, na zasadzie testów. Czy tu są półki jakieś potrzebne? Nie, nie wydaje mi się, żeby półki były potrzebne. Podkładka. Było zdjęcie, było światło. Czekajcie, bo teraz się pogubiłem. Sofa, łóżko, było krzesło. Może krzesło jakieś. Co to? Takie krzesło? Nie no, dzienno takie krzesła? A po co to, to komu takie krzesła? To jeszcze sofa gdyby to było, ale krzesło? Tabela. Co to jest tabela? A to jest to, 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 to jest stoły, stoły dziwne, biurko. Ale że biurko? Ale po co komu to biurko potrzebne? Moi drodzy, co że ktoś laptopa by mógł tak sobie? Na nim postawić. No dobra, no to czekajcie. To damy biurko i damy krzesło, no jeżeli tak. To, wy to wygląda w miarę ciekawie, takie w miarę wygodne, jakby było. Dobra, to, to krzesło to nam się teraz przyda. Było biurko, był regał. Czy regału nie było? W sumie po co, to komu regał potrzebny tutaj? Możemy wstawić. Zobaczymy po prostu z ciekawości, czy to, czy to moi drodzy ma jakieś. Jakieś zastosowanie ten regał czy będzie miał. Tylko na tej zasadzie półka. No to już nie. Pod, to były te nocne, to nie. Zdjęcia daliśmy wszystkie. Niestety reszta poblokowana ale światło możemy dać, lampkę na biurku, proszę bardzo. Możemy dać lampkę na biurku. Dobra, dywaniki były, wazony były, chociaż na biurku jakiś mały wazon może sobie też stać. Ja tylko chcę przetestować albo tu na tym. O. Ja chcę, moi drodzy, po prostu przetestować, czy to... Będzie miało jakiś wpływ? O, na przykład w łazience. Słuchajcie, bym spróbował drugi ręcznik dać. Zobaczymy, czy to, czy to mówię. Na razie nic, nic nie. Słuchajcie, na razie nic nie zakładam. Ale książek nie da się na półkę, a da się? Serio? No dobra, no to jeżeli da się książki, nie wiem co one tutaj mają dać. Ale jeżeli da się książki, to proszę bardzo, damy na regale książki, to to w ogóle nie wiem co to jest. Nie mam zielonego pojęcia. Jak ktoś z Was wie co to jest, to możecie dać znać znaczy chyba takie coś do biurk, na biurku, do długopisów, może na tej zasadzie, nie? Nie wiem, segregator jakiś włożymy na biurko? No nie, no bez sensu. Po co ten segregator? Po co to komu? Na co? Do czego? A komu to potrzebne? A na co? A do czego? I 20 dolarów słuchajcie za segregator? Naprawdę? To już jest trochę przegięcie widzowie. Dobra tam. Olać ten segregator. Wystrój mamy. No mówię, roślina no można. taki Ale to jest w ogóle bez sensu ten kwiat. Więc sorry, ale nie. Lustro już daliśmy, no to nie. Pod półka na telewizor, stolik do kawy. No to daliśmy, czyli daliśmy tak naprawdę wszystko. Ile nas to kosztowało? No, mało nas to moi drodzy nie kosztowało. Urządzenie tego pokoju, ale możesz, drogi widzu, dać w komentarzu znać, czy tak w miarę, w miarę ok jest. Wiadomo, jeszcze jakbym się uparł jakiś obrazek, gdzieś bym powiesił, pewnie nad łóżkiem czy coś, coś bym tu porobił. Nie wszystko da się tak, jakbym sobie tego życzył. Zobaczmy, co tu. Oj, kolejka. Dobra, to spróbujmy teraz obsłużyć tą kolejkę, więc tak, pierwszy pokój. Szkoda, że oni nie piszą UE420, słuchajcie. Czyli jest różnica, jest spora różnica w cenie, jeśli chodzi o. Troszkę wydałem więcej, ale, ale. Ale jest różnica, nie? Bo tak bym. Tak bym dostał 300, to no jest spora różnica. A tutaj coś jest popsute. I teraz chciałbym wiedzieć co. Było napisane potrzebny repair. Przedmiot jest brudny. To tylko jaki przedmiot? Obraz nie. Sofa nie. Uszko nie. Kwiat. Co kwiat jest brudny? Nie. Co tu jest brudne widzowie? Naprawdę powiem wam ten obraz. Powiem wam, że czasem nie to tutaj, ale numer nie. Nigdy nie wiesz, kiedy się coś spotka, nie? To jest, to jest fajne, to mi się podoba, słuchajcie, bo nigdy nie wiesz. A, ja walizki muszę im dostarczyć. Ale to może, może mi się uda tego... No dobra, to może mi się uda tego klienta zakwaterować. Jeszcze hej, ty gościu, dobra, to idź sobie w cholerę, bo tutaj kobieta fajna czeka, także panią fajną kobietę za... Tutaj... O, ale walizek. Dobra, pokój 201. To było tu. No i zobaczymy co to teraz, jakby jak to wygląda, nie? Pokój to jest 202. No bo ja jestem ciekaw, czy da się na przykład kolejny pokój odblokować, czy na tym się sprawa nam z zabawą kończy. No bo jeżeli miałaby się kończyć zabawa, bo to jest wersja demo, no to niestety, ale będziemy moi drodzy, no chyba już raczej tutaj no kończyli. No bo co możemy więcej zrobić? A mi się naprawdę nie uśmiecha czekać. Aż kolejne. No dobra, zrobimy zamówienie od kucharza, żeby trochę kasy nadrobić. Aż mi się nie chce słuchajcie czekać, aż kolejne. Znaczy, aż w aż, aż grasie łaskawie zrobi w pewnej, pełnej wersji. Więc absolutnie nie. No ale to... to. Był jakiś kawałek pizzy. Więc to, to nie. Co tam jeszcze mieliśmy hamburger i kawałek pizzy, dobra czyli 10 dolarów płacimy niejako, to jest nasz koszt za kawałek pizzy a my za to dostajemy 30 dolarów, czyli no tutaj jest bardzo fajne, słuchajcie um. bardzo bardzo fajna ta, bardzo fajna mar marża, tam chyba hamburger był jak dobrze pamiętam, niech się gotuje, a to w tym czasie zaniesiemy już Kawałek pizzy tutaj. Puk, puk. Masz kawałek pizzy, tylko się nie zesraj. No także marża jest fajna, więc to widać też, że faktycznie ta kasa dość fajnie przybywa. Jeśli mamy to tak jak widzicie ogarnięte. Jak ja teraz mniej więcej to ogarniam, mnie, Że tutaj wrzucam na przykład kawałek pizzy, on tam się piecze, w tym czasie dostarczam komuś jedzenie. No to jest spoko. No szkoda, że nie można na tackę wziąć zbiorowo jedzenia, nie? To tyle. Natomiast tak, będę, zaraz wam dam znać moi drodzy, jak to będzie wyglądało. 120 za, za, za burgera, jak to będzie wyglądało z dalszą częścią tej serii, bo zaraz się to okaże. Dostarczymy tylko to jedzonko i chyba prania im nie weźmiemy. Przejdź z praniem, gościu dziadu. Mam w dupie Twoje pranie. Ja tu idę zobaczyć, czy jak zdążę. O. Proszę, smacznego pani życzę. Dobra, chciałbym zobaczyć kolejny pokój, czy da się go odblokować. Czy to jest jakby, bo jeżeli to tylko level nas ogranicza od. Jest jakaś winda? Co to, co, co to jest? Nie wiemy, co to jest. Tu jest do góry. 204. Najpierw wypełni listę rzeczy do zrobienia. Mm. No to znaczy, że chyba nie da się. Odblokować widzowie. Czyli wynika z tego, że w wersji demo nie możemy kolejnego, bo jakby jaka lista do, rzeczy do zrobienia, wiecie? No, mm, no, chyba, że chyba, że pranie mam wziąć. No, możemy sprawdzić, czy to nie jest, słuchajcie, tak, że 202 i 201, bo może być tak, że ta lista rzeczy. Do, a to akurat dobrze, bo weźmiemy za jednym. Za jednym machnią oba prania, bo może to jest ta lista rzeczy do zrobienia i dlatego nie możemy odblokować. No. No bierz od niej to pranie, chłopie. No patrzcie, nie chcę wziąć. Dobra, wziął. Akurat tym razem ona się skasztaniła dosyć mocno, bo. Przedmiot jest brudny. 203. Mhm. Mm, mm bo tak się właśnie zastanawiam, moi drodzy, czy to jest ta lista rzeczy do zrobienia, czy to po prostu jest tak, że jest jakaś inna lista, i że zupełnie o coś innego chodzi, nie? Dobra, i co, wszystko, tak? I czysto jest, dobra. Zaraz się przekonamy, zaraz się, moi drodzy, przekonamy, bo jeżeli to jest tylko to, że ja to pranie zrobię i. I, i, i mogę, no to to jak najbardziej ja z miłą chęcią jeszcze bym tą serię kontynuował. No natomiast wiecie, no w tym momencie tkwimy w takim punkcie, że mamy wersję demo. Nie ma jeszcze dostępnej pełnej wersji. Jeśli by była, tak jak mówię, za rozsądną cenę byłbym gotów ją nawet i kupić. Chociaż byłem przekonany, mówię, że dostałem tutaj do testów. Jakby co znaczy lista? No tu mamy jeszcze jakieś umiejętności. No, niby możemy jakieś umiejętności sobie nie wiem dodać. To może zrobimy na kawę. I to generalnie mamy wszystko w tej chwili odblokowane. I teraz mamy tak. No i co? I tu nie mamy więcej. Jest poziom blokady 9. Hmm. Potrzeba i nie wiadomo co, czego potrzeba, no, czyli dziewiąty poziom, no, czyli teoretycznie można odblokowywać te poziomy w zależności od levelu, chociaż szczerze Wam powiem bardzo mało, co mi się na pewno już nie podoba, że jest bardzo mało pokoi i jest to zależne od leveli ani od naszej kreatywności czy kasy, więc to mi się nie podoba. Tu są rzeczy, które kupujemy. Tutaj było to spa, spa dla klientów, czyli spa niby jest, tak? To musiał w ogóle, gdzie jest to spa? Właśnie teraz pytanie, czy ja znajdę to spa. Tu jestem. Ten... To tu więcej nic. Kuczę szkoda, powiem Wam szczerze. Pracownik w ogóle niedostępne. Umiejętności śmieci. No nie wiem, zamówmy sobie śmieciarkę. Niech będzie. Tutaj jest jakiś dochód i możemy sobie sprawdzić, natomiast to nam nic tu nie daje. Gdzie jest lista rzeczy? Do... Będę śmierdział przez ciebie. Aha, jakość mebli jest bardzo słaba. No dobra, Czyli już, już nie zadowoleni. Tajemnica, no to jest ten safe. Żywność, to jest kto co chce. Czyli wiecie co? O, ściemni... o Ale ładnie, widzowie! Pięknie. Ale ładnie to zrobili. 6 rano, wstaje słońce. Myślałem, że z zachód, a tu wschód. Ciekawe, czy samochód może mnie przejechać. Wiecie co, no wszystko fajnie, tylko teraz sprawa jest taka: najpierw wypełni listę rzeczy do zrobienia, więc albo ja muszę, nie wiem, wbić jeszcze jeden level, albo mm, no po prostu ta lista rzeczy. O kurde, czemu mi ktoś biurko zjarał? Ja się grzecznie pytam. Nie, no tu nie było biurka, co tu było? Co to jest? Ej, bo wiecie co, teraz nie pamiętam co to było, nie? Co, co to tutaj? To jakieś krzesło? Co. Czekajcie, telewizor! Się... Nie, telewizor jest. To nie wiem, coś tu się spaliło. Dziwne to. Mm, client Hall, spadaj, client Hall. Może się zdąży. Już się nie zdąży. Wysolec się obrazi. Patrzcie, w ostatniej chwili. Bo wiecie, jakby w tym momencie jestem bardzo ciekaw, yy, dlatego jeszcze chwilę to przedłużam, bo, 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 bo jakby no zobaczymy, czy będzie jeszcze jeden odcinek. Dobra, kwaterujemy wszystkich, jak leci. 420. Bardzo fajna cena. Ta różowa to pewnie od tej pani. Nie. Chłops taką róż. Ten łysy chłop przyjechał widzowie z różową walizką. Wiecie co, nie, żebym był nietolerancyjny, nie, ale. Spoko. Trochę wstydnie, żeby chłop przyjeżdżał z walizką różową. Ja tam nie mam nic do różowego koloru, bo sprany róż jest modny u mężczyzn i nawet fajnie wygląda. Sam miałem koszulę różową, bardzo się dobrze czuję w różowej koszuli, ale tu mówimy o spranym różu, a nie o takim no kobiecym ewidentnie. Ale dobra, nie oceniamy. Już zamówienie kucharza, bo wiecie co teraz, a no już mamy. Słuchajcie, ale mamy dziesiąty. Czekajcie, czekajcie, bo mamy wbity 10 level, więc teoretycznie. No, i praktycznie mamy level więcej niż dziewiąty, więc, jakby no, nie ma więcej listy rzeczy do zrobienia. To jest dla mnie troszeczkę niejasne, co oznacza: wypełni listę rzeczy. Najpierw wypełni listę rzeczy do, zro do zrobienia. No, to, to, to ja tu jeszcze mogę zrobić. Do góry, no na pewno nie, bo to tak by nie działało. Czy ja czegoś nie zrobiłem? No, miałem zrobić spa. Co to jest tu? Nie mogę tu wejść. Otwiera się w pełnej godzinie? Otp otwiera się w pełnej G. A, że w pełnej wersji gry, chyba. No nie no, to słuchajcie, ja nie lubię grać w demo. Powiem wam tak, jakby. No, jestem w tym momencie bardzo rozczarowany. Bo tak jak mówię, byłem przekonany, że dostałem grę od przetestowania do producenta, bo jakby nie patrzeć co ciebie, też im robię reklamę, testuję to, też nie leżę na pieniądzach, żeby wszystko kupować. Szczególnie, że no, no nie oszukujmy się, ale z tych wyświetleń no to ledwo starcza na inwestycje, to nie jest tak, że no po prostu no to, 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 no nie śpię na pieniądzach i tyle. Natomiast no... Byłbym gotów to nawet kupić, ale ja po prostu nie lubię grać w wersję demonstracyjną i zawsze jakby nie rozumiem. Mówiłem wam to odnośnie, bo ktoś tam mówił, pamiętam na live, że, że miał wersję Prolog supermarket Simulatora. Ja słuchajcie tego nie rozumiem, jak można grać w takie wersje, bo to człowiek więcej się denerwuje. No i właśnie sam zagrałem wersję Prolog, czy tam demonstracyjną zwał, jak zwał i jakby no. no no bez sensu kompletnie, no, Ja mam tutaj naprawdę jeszcze... Podoba mi się ta gra, jest fajna, ale... Myślę, że błędem producenta było. Drogi producencie, jeśli będziesz to słyszał... To, 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 to nie rób tak. Błędem było. Ta wersja demonstracyjna w tym momencie wywołała we mnie bardzo, ale to bardzo złe... Emocje. Dajcie widzowie znać w komentarzach, bardzo was proszę, czy, czy, czy ja się mylę, czy da się jakoś pobrać pełną wersję. Jeżeli tak, to ile ona kosztuje, bo chętnie bym dalej to pograł. Może jest jakiś sposób, żeby nie wiem, producenta namówić, czy mi dali dostęp do pełnej wersji gry. To wtedy jestem w stanie to ocenić. Natomiast tu nie mam czego oceniać, bo nie rozumiem tego. Tam spierdala mi z praniem. Nie rozumiem tego komunikatu. Może ja coś zrobiłem źle, no bo jakby poziom mam spełniony, tak. Spójrzmy jeszcze raz. Zobaczcie, w domu, patrząc na dom. Co to jest, bo teraz tutaj się coś pokićkało. Pranie O, fajnie, że w ogóle, jak wchodzimy w dom, to jest napisane, jakiś tam jest napisany. Mm, a tutaj sekundy, czyli rozumiem, jak długo pokój będzie zajęty. A to jest widzowie bardzo fajna opcja, powiem Wam szczerze. To mi się bardzo podoba, że zobaczcie, jest ten licznik, ile jeszcze będzie zajęty pokój. To jest to, co mówiłem w Hotel Business Simulatorze, czego mi brakowało, że nigdy nie wiadomo, jak długo jest rezerwacja. Cena godzinowa, aha, czyli za godzinę pokoju my tyle dostajemy kasy. OK. No słuchajcie, ja bym chciał wyremontować kolejny pokój, natomiast nie mam takiej możliwości. Tu mogę sobie jeszcze jakąś umiejętność też zaktualizować, bo mam jakiś tam punkt rozwoju. Nie wiem, co mi ona da. I tak naprawdę nic więcej zrobić nie mogę. Mogę, nie wiem, ten ekspres do, do kawy kupić, i może to zrobimy bo i tak nie mam co z kasą zrobić, po prostu nie mam na co kasy wydawać, wszystko jest poblokowane i, i w tym momencie mi się to bardzo, bardzo, moi drodzy, nie podoba, bo tak jakby, no nie wiem, co znaczy, z, z, wykonaj listę rzeczy do zrobienia. No wszystkie, całą listę rzeczy do zrobienia wykonałem. No czy, czy, czy nie wykonam? Aha, 203, no jezu, pranie gościu, Mam, myślę, że jest pusty ten pokój. No, to teraz się wkopałem. No dobra, widzowie, to na koniec odcinka ze śmierdzącym praniem będziemy chodzili. O, te, te, te pranie od tej pani już jest mniej śmierdzące. Majteczki pewnie jakieś fajne dała. No to wiecie, a ten wyjeżdża. Co jest? Chłopie, coś ty zrobił. Brudne pranie dam. Wleciał na mnie, on jest jakiś dziwny, nie? Zobaczcie, przyjechał z różową walizką. Teraz na mnie tak jakoś się ładuje dziwnie. Jeszcze trzeba zobaczyć, jakim on samochodem przyjechał. Mam nadzieję, że mi pokoju nie podpalił jak jeden. No chociaż w miarę, w miarę jak na, nie powiem kogo, to zostawił porządek. Zobaczmy jakim gościu przyjechał samochodem. A tak idzie jakby miał bolca w dupie, szczerze mówiąc. No serio, coś była jakaś chyba ciężka noc z jakimś innym chłopem. Ktoś go tam, jakiś chłop musiał odwiedzić, bo, bo tak troszeczkę, troszeczkę idzie jak kaczka, a zazwyczaj to kobiety chodzą po nocy. Tak, jak kaczki, a on idzie jak kaczka. Czym przyjechał jakimś dzipkiem? No dobra, chociaż nie jest różowy. Srebrnym przyjechał, dobra, przyjechał srebrnym. Okej. Okay. No dobra, to na koniec im damy już to pranie. I, I nie wiem, widzowie, bardzo Was proszę dajcie znać w komentarzach, czy macie jakiś pomysł, jakbym mógł to dalej kontynuować. Czy to jest problem, że ja czegoś nie ogarnąłem, i zdarza się tak, ja umiem się do błędu przyznać. Więc dajcie znać, czy. Czy to ja czegoś nie oddaję? Pani piękne majteczki, proszę pani. Czy to ja czegoś nie ogarnąłem? Czy to ja coś źle zrobiłem? Czy to po prostu, nie wiem. Już się dalej nic nie da zrobić. A jeżeli tak, jak, czy jest możliwość, żeby pobrać pełną wersję tej gry? Będę wdzięczny, drogi widzu, za informację. Daj znać proszę w komentarzu. Będzie mi też miło, jak zostawisz łapkę w górę. Także do zobaczenia, jeśli się uda w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć.